W gminie Bobrowice reaktywowano bieg o błękitną wstęgę Bobru, który był rozgrywany w tej miejscowości w latach 80. i 90. To był naprawdę fajny pomysł. Biegacze rywalizowali na 10-kilometrowej malowniczej trasie, biegnąc wzdłuż rzeki Bóbr. To była także świetna promocja gminy. Postanowiłem wskrzesić tą imprezę, reaktywować po kilkudziesięciu latach. Taki pomysł do głowy mi wpadł, bo jako dziecko sam tutaj w latach 80. 9. biegałem w tym biegu. I no, pamiętam to jako bardzo takie przeżycie, które mieszkańców tutaj aktywowało do kibicowania, do biegania. Także postanowiliśmy to reaktywować tą imprezę tutaj w Bobrowicach. I dzięki Adamowi Koczmarkowi, z którym pracuję wspólnie zawodowo, dzięki jego doświadczeniu udało się tutaj to reaktywować. No i dzięki przychylności włodarzy gminy tutaj. Także myślę, że impreza wyszła naprawdę super i jestem bardzo zadowolony z tej imprezy. Bieg o błękitną wstęgę Bobru mamy za sobą. Przepiękna pogoda, nawet może trochę za bardzo piękna. Wszyscy dobiegli, wszyscy szczęśliwi, przeogromnie zmęczeni, ale radośni. Cieszymy się oczywiście, że ten bieg doszedł do skutku po tylu latach przerwy. Wypada oczywiście podziękować wszystkim organizatorom i sponsorom, którzy przyczynili się do tego, żeby ten bieg się odbył. Dziękuję oczywiście bardzo serdecznie moim współpracownikom, bez nich rzeczywiście byłoby ciężko. Myślę, że całkiem spokojnie spotkamy się w przyszłym roku. Ja się bardzo cieszę, że ten bieg wrócił, ta tradycja wróciła do Bobrowic. Bieg o błękitną wstęgę ma długą, wieloletnią tradycję, która niestety została przerwana. Jednak pojawia się inicjatywa ze strony mieszkańców, która przy współpracy ośrodka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Urzędu Gminy i wielu innych zaangażowanych w to osób udało się zrealizować w tym roku. Bieg pierwszy, na pewno nie ostatni. Już są sugestie, pomysły na zmiany, na ulepszenie tego, co mieliśmy w tym roku. I na pewno w przyszłym roku wracamy z biegiem do Bobrowic. Sam porwałem się też na ten dystans. Przebiegłem z... Nie powiem, że było łatwo. Przebiegłem, miałem wsparcie wśród innych zawodników. To jest właśnie wspaniałe w bieganiu, że człowiek może liczyć na tego drugiego, będącego obok, który zawsze służy wsparciem, dobrym słowem, czy nawet poczęstuje wodą, tak kiedy już jest naprawdę ciężko. A upał dzisiaj, jak sami Państwo czujecie, jak widzicie, jest niesamowity. Impreza rozpoczęła się od rywalizacji dzieci. Później przyszedł czas na dorosłych. Biegacze musieli się zmierzyć nie tylko z 10-kilometrową trasą, ale również z tropikalnym upałem. Nie było łatwo. Szczerze, to jest kolejny bieg mój. Z partyzanta, że tak powiem. Owszem, coś się przygotowywałam, biegam troszeczkę, ale jakichś specjalnych takich siłowych przygotowań nie było. Zaskoczyła mnie pogoda, chyba jak wszystkich, ale poszło. Ciężko, bardzo. Na trzecim kilometrze zwątpiłam i sama siebie zapytałam, co ja tutaj robię. Ciężko się biegło, trasa była fajna, wymagająca trochę, w szczególności tutaj na łąkach, takich polach, gdzie było dużo piachu, ale warto spróbować, warto. Fajny wyścig, fajna organizacja, fajne tutaj całe zaplecze, także polecam, jest to pierwszy wyścig, jak Państwo wiedzą, wznowiony po wielu latach. Na pewno pojawi się za rok. Zachęcam wszystkich, szczególnie okolicznych mieszkańców, którzy gdzieś tam biegają. Warto tu być i brawa dla organizatorów. Przyjechałam z zachodniopomorskiego, z Goleniowa koło Szczecina. Jestem tutaj pierwszy raz. Bardzo mi się trasa podobała, chociaż wymagająca, w tej temperaturze ciężko się biegło. Ale brawa dla organizatorów. Dziękujemy Straży Pożarnej, że nam umożliwiła ochłodzenie tej trasy. No i super, no brawa dla organizatora, że w ogóle tutaj wznowił, bo czytałam historię tego biegu i super się biegło, naprawdę. Dzisiaj brałam udział w biegu o błękitną wstęgę Bobru. Zajęłam dzisiaj drugie miejsce. Warunki ekstremalnie trudne. Żar z nieba się lał. Szczerze powiem, że ostatnich 2 kilometrów to nie pamiętam. Tak było ciężko. Też no, dosyć ciężko ostatnio znoszę upały, ale trasa bardzo słoneczna. Trochę asfaltu, trochę po takich piaszczystych dróżkach. Cienia bardzo mało.
Także było dzisiaj naprawdę co robić. No cóż, chciałam wygrać. Zajęłam dzisiaj ostatecznie drugie miejsce. Dziewczyna, co wygrała, była poza moim zasięgiem. Aczkolwiek pierwsze kółko jeszcze udało mi się za nią trzymać, także to mój taki mały sukces, powiedzmy. Po wielu latach wróciłem tutaj i miałem okazję pobiec na około 10 km. No, zająłem trzecie miejsce. No, dzisiejsza pogoda łatwa nie była, były takie naprawdę newralgiczne odcinki, że dawały się we znaki, no, ale oczywiście miałem też, były oczywiście też kurtynki wodne, była woda, no też kolega super się zachował, bo też jakby zapewnił w odpowiednich miejscach też wodę, także bardzo byłem zadowolony i bardzo to pomogło. No a też wspomniałem, że tu po wielu latach jakby wróciłem do biegania, czy tutaj w tym miejscu pobiegłem, bo kiedyś w 96 roku była się tutaj sztafeta, był to też błękitną, właśnie o błękitną wstęgę Bobru. No i właśnie z moją sztafetą zająłem pierwsze miejsce, a biegło wtedy nas 5 chłopaków, 5 dziewczyn. Nieżyjąca już nauczycielka Gosia Brzezińska oraz pan Kazimierski, który właśnie biegał stąd, że często do jednostki biegał, no i właśnie tak go też pani tam go namówiła do biegu. No także super sprawa, że bieg się tutaj ponownie odbywa po wielu latach i mam nadzieję, że zresztą jak tu panowie wspomnieli, że na pewno się odbędzie. Warto odnotować, że wśród mężczyzn najlepszy okazał się Dawid Klajbor, a wśród kobiet Natalia Klajbor, prywatnie żona Dawida. Do zobaczenia za rok.